coś takiego. Może być. No, będziemy grali w Minecrafta, Karol? Czekaj, tylko odpalę dlatego czat na telefonie, żebyśmy widzieli, co tam ludziska piszą. Będziemy sobie pykać Minecrafta dzisiaj. No. Dobra, to lecimy, co? Gramy? Gramy. Dobra. O kurwa, jakieś tutaj nowe rzeczy weszły, tam wszedły. MC Life. Przetrwanie będziemy sobie grali. Poziom trudności będziemy sobie normalny. Zwalania komendy nie, paczki danych. Pierdolę, jakieś zasady gry. Brak najazdów. Chyba nie będę tu nic robił. Zostawię tak jak jest. Tu zapiszę jakieś tam randomowe. Siema, siema wszystkim, elo, elo. Siemano, siemano. Wpiszmy sobie jakieś normalne tam randomowe ziarno. Stwórzmy sobie ten serwer. Ten świat, nie, jak to się w tym Minecraftie nazywało. Chyba świat bodajże. Elo, elo wszystkim. Powiedz siema, Karol. Elo, elo. Siema. Najwyżej nie będziecie słyszeć, to tam bliżej ten mikrofon. Kliknij F11, co da F11? Dobra, jak już tak jest, to tam, nie będę nic kombinował. Jak w tym Minecrafcie z FPS-ami? Z piaskowiec. Skąd masz tego Minecrafta? Piaskowiec. Z internetu, przecież za darmo masz internet. No, piasek. Piaskowiec. O chuj, nie ten klawisz. No, plaża. Jak się włączało FPS-y? O, tutaj są. No, tak. Może być. Kiedy jakieś mam na grupę VIP? Nie mam pojęcia. W ogóle farming mnie interesuje teraz. O, musimy sobie wyłączyć te skakanie. Dobra. Pozbierałem sobie piasek i polecimy. Bo w sumie to sama pustynia. Taki lipny świat jest trochę. F11 daje pełny ekran w Minecrafcie, ale mi w sumie nie jest potrzebny pełny ekran. Karol, cicho. Słuchaj, oglądaj. Zaraz to będziesz grał. No, skakuj do wody, czekaj. Nie, to nie jest pająk, to ośmiornica. Skin chyba kaktusa się zmienił, kiedyś był taki mocno zielony. No, ośmiornica. Kiedyś był taki mocno zielony w tym Minecrafcie ten kaktus. Tylko fajnie byłoby znaleźć... Karol, cicho. Fajnie byłoby znaleźć coś typu drzewo. No cicho już bądź. Cicho. Te krzaki pustyny dają patyki. Wow, to ja nawet nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy. Siemano, siemano. To nie wiedziałem, że one patyki dają. O, proszę. 4. Tylko i tak drzewo potrzebne jest. Bo z samymi patykami to my nic nie zrobimy tutaj. Tu są jakieś żółwie. O kurwa, ale ten... Muszę powgrywać sobie jeszcze te rzeczy, co miałem na starym kompie, typu minimapa i takie tam pierdoły. Naciśnij F11. No wiem, że to da ten pełny ekran. W sumie może być ten pełny ekran, już niech wam będzie. No, rybka. No, mini-min na pewno. Wątpię, żeby to była rybka mini-min. Nie ma pokoju jeszcze. Trzeba by pierw drzewo znaleźć, Karol. Czy na serwer? Nie wiem, czy będę grał w Minecrafta. Tak długo. Teraz ogólnie chciałem spróbować tego Minecrafta na live, zobaczyć jak to wygląda. Tylko kurwa, taki trochę słaby świat mi się zrobił, bo praktycznie cała plaża tu jest. Nic tu znaleźć nie mogę takiego fajnego.
O samym piasku nie przeżyjemy za dużo. Tu jest lód, no to tam kij z tego będzie. Pisz pełnymi nazwami, bo ja nie ogarniam tych trybów w Minecrafcie. Grałem tylko i wyłącznie na single, ewentualnie ze znajomymi na multi, ale to był taki serwer bez żadnych tam trybów, typu jakieś tam inne pierdoły. Dobra, to wskoczenie to nam nic nie da. O kurwa. Pozdrawiam również, elo elo. Co to kurwa jest? Pierwszy raz takie rzeczy w Minecrafcie widzę. Kiedy sąsiedzi? Nie mam pojęcia. Możemy później zagrać, o ile serwer w ogóle jeszcze istnieje. Co to takie rzeczy tutaj są? O kurwa, jakieś misie tu latają. Proszę. Co się stanie, jak go tak uderzymy? Coś nam zrobi? O shit. O proszę. To jednak gryzie. Jakie drzewa? Tu ni żadnego drzewa nie ma. O kurwa, ale lagi. No tak, ale czekaj. Daj słuchawkę tą, weź sobie tą drugą. Bo jedna działa, druga nie działa. Kurwa, ale ściny, muszę sobie, czekajcie. Tu, 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 tu. Teraz powinno być lepiej. Tu żadnych drzew nie widzę, jakiś tam achievement do drzewa wyskoczył. Pójdź prosto, ale co będzie prosto? Jakie jedzenia już nie mam żadnego. To wszędzie sama pustynia jest. Trzeba będzie chyba nowy świat zrobić, bo ten jest trochę słaby. To się usunie, zrobi się nowy świat. Bez żadnych tam kombinacji. Bo sam piasek to bez sensu. Później możemy farminga pograć, jak chcecie. Tylko nie wiem, czy ten serwer jeszcze stoi, musiałbym go odpalać. Z pewnością. O, już lepiej trochę, chociaż jakieś drzewa są teraz. Ile młody ma lat? Piątkę ma. Coś koło tego. Dobra, i co w tym Minecrafcie się robi tego ciekawego? Naciśnij. Chuj. Dawno nie grałem i nie pamiętam co, jak tutaj dobrze zacząć. Do szkoły jeszcze się chodziło, to się grało w Minecrafta, bo nic innego się jakby tak nie dało grać za bardzo. Bo tam trochę grane było, ale tak teraz to takie chęci na Minecrafta to nie ma. Chyba, że jakieś serwery znacie ciekawe w Minecrafcie, bo tak kurwa na singlu tak średnio trochę. Będę sobie poskakał trochę. Dobra. Jakie serwery polecacie do tego Minecrafta? 1.16.2 to jest wersja. Serwery MC1.16.2.
Może coś ciekawego jest. Mini survival z działkami. Tu. Działki, klany, prace. Co to jest? Freebull, działki, gildie. 9 na 200 osób. Tak, żeby po prostu lagów nie było na tym serwerze. Na pewno. Wezmę sobie chyba ten, bo 19 na 50 osób to spoko by było. Bez żadnych tamtych przeciążeń. Ta. Aha, dobra, to jedną wersję niżej muszę zejść z Minecraftem. Muszę sobie zejść jedną wersję niżej z Minecraftem, żeby to zadziałało. Siemano, siemano. Jedną wersję niżej sobie zejdziemy z tym Minecraftem. O, cyk. Jak na Minecrafta 16 osób, to tak nawet dobrze jest, moim zdaniem. Myślałem, że mniej będzie, bo na Formule 1 to kurwa po 5 osób było. To tak trochę słabo. Czekajcie, będę musiał ten podgląd wyłączyć na chwilę. Będę musiał się tam zalogować na tego serwera. O ile pamiętam, jak to się robiło w ogóle. Co, nie działa? Jak? Kiedyś działało. O, działa, dobra. Pomyślnie zarejestrowane. Dobra. Co tu się dzieje w ogóle na tym serwerze? Jak tu do czegokolwiek łączyć? Dojść. Nie ma serwera na wersji 1.16.2. To ładnie. Ta, na pewno będę kupował rangę na waszym serwerze. Zapomnijcie sobie. I co tu się robi w ogóle na tym serwie? Co tutaj się dzieje? Tu w ogóle jakieś chłopy sobie stoją. Co oni tutaj robią? Z nimi. Aha, no fajnie, fajnie. Takie skoki. Fajnie zrobione, bo HP nie zabiera na tym spawnie. Siemano, siemano. Chyba się nadaje do tego Minecrafta, bo ja nie wiem, co tutaj robi na tych serwerach. Co tu się dzieje? Jakieś TPA kiedyś było, takie pierdoły. Można było sobie wybrać, na jaki tam tryb chcesz sobie przejść, a tutaj nic. One cię biją? O, biją. Dobrze, bardzo. Ile on te HP ma jeszcze, kurwa. Oła. Kurwa. Dobra. Nic z tego Minecrafta chyba nie będzie. Co ja mam tutaj robić? Można skoczyć? Co to za światło w ogóle? Nie no, chyba farminga będziemy nagrywać. Ewentualnie Formuła 1. Znowu. Bo ja to z innych gierek to nic ciekawego chyba nie mam. A ten Minecraft to kurwa tak 2 na 10. Myślałem, że to ciekawsze jest, po tym powrocie będzie, ale nie do końca. No nie wiem, co można porobić tutaj.
Chcecie farminga, czy nie chcecie farminga? To bym musiał nowego live odpalać z pewnością. Kurwa. To słabo. Tylko ja nie mam żadnych miniaturek co do farminga. Musiałbym miniaturkę podjebać komuś. Albo jakąś starą swoją wziąć. Tu. O, bo czekajcie. Ale czampeku the face it? O, proszę. Kiedyś chyba w CS-a grałem. O, to mój profil jest na tym. Same przegrane, proszę bardzo, jaki dobry gracz. Heros Białure. O, proszę. Tego nawet nie wiedziałem. Dawaj F1. Spoko. Żaden problem. Dla mnie to jest dobra propozycja. Czekajcie, tylko się zaloguję na Steama. Elo, elo. Co tu źle napisałem, jak punktów dobrze napisałem, punktów dobrze napisałem. To nie wiem. Dobra, mogę wam włączyć podgląd. Graj farminga, ale farming nudny jest, mordo. Co ty farmingu chcesz robić? Czekajcie, podłączę tylko tego. Podłączę pada. Siemano. Ja bym mógł nawet z wami w Assassina pograć na live, bo mam chęci dzisiaj coś trochę przejść tą gierkę. Bo mam dwa do przejścia. Praktycznie full DLC, jeszcze dopiero w grudniu jakaś nowa wersja wychodzi, to co chcę do tego momentu je wszystkie sobie przejść. A w międzyczasie gram sobie w inne gry, jak mam czas. To lecimy sobie dalej z karierą Roberta Kubicy. W międzyczasie chcę sobie śledzić ten hokej. Bo za 10 minut się mecz hokejowy zaczyna i mi zależy na jednej drużynie, żeby zrobiła 3 punkty. Czy tam 3 bramki, nie wiem jak to się tam nazywa dokładnie. W tym hokeju. Nawet mogą szczerze przegrać. Grunt, żeby po prostu zrobili te 3 punkty. Albo więcej niż 3. Na tym mi tylko zależy. Dobra, wrócę do czatu z powrotem. Kontynuuj karierę kierowcy. To chyba to jest, nie? Tak. Wyścig jest do kończenia w Australii. Tylko sobie jeszcze czat przełączę na tym telefonie. Siemano. Elo. Muszę sobie tylko słuchawki odplątać. I możemy zaczynać z wyścigiem. Znaczy kontynuacją wyścigu, bo... Ja będę do pit stopu będziemy chyba zjeżdżać, tak mi się wydaje. Znowu tą taczką będziemy jeździli. A nie, już byliśmy w pit stopie, proszę bardzo. Ja już nie pamiętam, co się działo przedwczoraj. Kevin Magnussen odpala z drugiej sesji. Bardzo fajnie. A my ciśniemy tą taczkę do końca. Kurwa. Ciężko się nią zakręty wchodzi, powiem wam szczerze.
Mori z oką w boksie. A nie, któryś wyjechał, bo my jesteśmy na 12 miejscu. To brakuje nam dwie pozycje wyżej, będziemy w punktach. No spoko, spróbuję go dogonić. Tylko to jest kurwa arenówka, a my jedziemy Williamsem, czyli po prostu no, trochę słabszy moc. Słabsze auto. A ja nie jestem jakimś też dobrym kierowcą. Dobra, trochę sekund zyskujemy nawet. Jaka jest mieszanka paliwowa? Damy sobie tą szybszą, żeby może go dogonić szybciej. Tą wyższą mieszankę paliwową. Chuja, doganiamy, straciliśmy teraz to compound. Ale tam Gassi na miękkich jedzie, on jeszcze zjedzie spokojnie. To jeszcze jakieś tam szanse mamy na top 10. Tragiczne wejście w zakręt. W tym tak samo. Dobra, to sobie zmniejszymy. Dobra, dobra, stroł w boksie. Bynajmniej był w boksie, ale wyjechał szybciej od nas, czyli jesteśmy w piździe. Ciężko będzie dogonić silniejsze samochody. Znaczy się mocniejsze auta. Bo póki jadą za nami, to zawsze można zblokować takiego tam gościa, ale jak jadą przed nami, to raczej będzie ciężko go dogonić. Nawet Williamsem. Tym razem, że to jest pierwszy wyścig i to auto nie jest jeszcze jakoś za mocno zupgrade'owane. Źle w ten zakręt wejście było. I tak 12 pozycja jak na Williamsa to jest bardzo dobrze, bo to blisko punktów. Oni nigdy tak wysoko nie byli, no dobra, byli w punktach. Jezus. Robert Kubica w tamtym sezonie miał jeden punkt. 100% punktów Williamsa, tak jak tytuł. W tym roku byli blisko. Ale to bardziej dla kibiców Williamsa w tamtym sezonie nie opłacało się oglądać ani soboty, ani niedzieli. A w tym sezonie opłaca się oglądać sobotę. Był w kwalifikacjach bardzo dobrze, jak i Latifi, jak i Russell. Russell praktycznie teraz ciągle w Q2 na mnie. Jak awansuje do Q3, to jest raczej wykonany plan na najbliższe 7 lat. Sorry, że nie czytam czatu, ale tutaj w tej grze jest trochę ciężko patrzeć w dół ekranu. Chyba, że na jakichś takich dłuższych, prostych można popatrzeć, bo naprawdę trzeba się trochę skupić w tej grze. Bullshit. FS... nie, FS-a graj? Nie będę grał farmingu dzisiaj. Bo mnie nudzi. O kurwa, ajajaj. Okay, box. Dobra, nieważne. To się przewinie do tyłu. To się przewinie. Dlatego mówiłem, że w tej grze trzeba jechać skoncentrowanym. Bo tu najmniejszy błąd, jesteśmy w dupie. Teraz był dobry wjazd w ten zakręt. Nie no, 12 miejsce to nie będzie tak źle jak na Australii, w której nie za dobrze mi idzie jazda. Później bodajże, jeśli chodzi o kalendarz Formuły 1, to w kalendarzu po Australii mamy... Kurde. To bardziej chyba Bahrain jest. Tam gdzie miałem chyba z moim Polonezem top 1. Wyjdę to z ten wyścig. No co po Australii może być, Wietnam jest o czwarty. Jak się nie pamiętam, co jest dokładnie.
Kurwa, ciężko się skręca tą taczką. Tak, jedziemy przed tym McLarenem. To jest bardzo dobry wynik, patrząc na to, że McLaren jest 4 razy lepszy od Williamsa. To jest bardzo dobry wynik. Najwyżej jak on do nas dojedzie, a na pewno dojedzie, to można go zepchnąć jakąś bandę i tak zyskamy pozycję, tak zyskamy pozycję. Bo raczej tych panów z przodu nie ma już chyba szans dogonić, chyba że któryś zjedzie do boksu. Bo my już raczej nie zjedziemy, bo to już jest był ostatni nasz pit stop, bo w Australii się jedzie na jeden pit stop. No niestety taka jest Formuła 1. Teraz się po prostu zaczynamy na slickach, zjeżdżamy tam do... Jeszcze nie wiem, czy się w Australii jedzie na jeden pit stop, czy na dwa pit stopy. Do końca nie pamiętam. Ale jeśli chodzi o grę, no to 50% wyścigu, no to... Zaczyna się na slickach, zjeżdża się do boksu na jakimś tam 11 okrążeniu, ale żeśmy teraz technicznie zajechali ten zakręt. I zjeżdża się po hardy, czyli po te opony, co mają taki biały pasek. Widzicie sobie, teraz mam biały pasek na oponach. Możecie zwrócić uwagę, tak samo na tej tabeli. Macie tam przy nazwisku Kubica jest numer i jest takie H, czyli po prostu opona typu hardy. Zawodnik przed nami, czyli Lance Stroll, jedzie na oponach miękkich, czyli na oponach typu, no, bardziej miękka mieszanka, tak można to określić. Giovinazzi kilka okrążeń temu jeszcze na slickach, czyli to jest najbardziej miękka mieszanka, na tej której zaczynamy. Są jeszcze super szybkie opony typu SS, tak ja to mówię, ale do końca nie mogę się z nimi spotkać ostatnio. A jakby padało, to byśmy założyli sobie internacjonalne, kurwa, no, opony przejściowe i na mocny deszcz są ledy, czyli po prostu opony deszczowe. Pół deszczówki. Kurwa, tragedia teraz była. Co się stało, mody? Co się stało? Co? Przewróciłeś się? A nic się nie stało? Nic się nie stało. Dobra, to idź chyba. Jak nic się nie stało. Dobra. Lecimy sobie dalej. Widzicie, Lando już jest za nami, ale my go zaraz wepchniemy w jakąś bandę. Bo on będzie miał na tyle łatwo z nami. Zobaczycie zaraz. Bo będzie miał DRS, czyli jest tu otwarte skrzydło tylnie, widzicie, teraz jest zamknięte. Można go przyblokować, zaraz wam pokażę. On sobie teraz otworzy ten DRS, czyli to skrzydło. Okay, you're in the top 10. Jesteś w pierwszej dziesiątce? Faktycznie! Ricardo zjechał. No jesteśmy w punktach. Tylko żeby Lando zblokować w jakiś sposób. Przez 11 okrążeń teraz trzeba będzie Lando Norrisa blokować. George Russell, to nie jechali na jakąś inną strategię. Ale elegancko, że w top 10 jesteśmy, czyli mamy jeden punkt już. Elegancko. Tylko Lando Norrisa trzeba będzie pobiec za sobą przez jakiś czas. Nie dawać mu się wyprzedzić. Co jakoś nie za bardzo angażuje się w wyprzedzanie. Sorry. A musiałem kiknąć. Przez jakieś dwa okrążenia wstrzymywałem. Ale jednak musiałem. Dobra, to jest ten moment, kiedy trzeba będzie Lando Norrisa zblokować. O, widzicie, o to chodziło właśnie. On teraz sobie uszkodził skrzydło, a my go teraz znowu zablokujemy. Widzicie, o to chodziło. On ma praktycznie uszkodzone prawe skrzydło.
Prałączeń strzela i będzie teraz tracił do nas sporo czasu i prawdopodobnie przy następnym ataku, ewentualnie ile taki będzie w ogóle, to sobie po prostu zjedzie do boksu po nowe skrzydło. O kurde. Zagraj w Forze? Aż on teraz zepsuł. Nie wiem, czy w ogóle w Forzie mam jeszcze Game Passa, bo tam do sierpnia miałem chyba Game Passa do jakiegoś dnia. I prawdopodobnie już mi się skończył, więc po prostu musiałbym zakupić Forzę. Siema, siema. Dobra, muszę się skupić, bo teraz tragicznie pojechałem i sobie uszkodziłem trochę skrzydło. Ale nie jest na tyle uszkodzone, żeby je wymieniać, więc nie będziemy już zjeżdżali do boksu, nie ma tej mowy nawet o tym. Tylko będzie się teraz trochę średniej jechało. Trudno się będzie skręcało na lewą stronę. Tyle wam mogę powiedzieć. Na prawą spoko, widzicie, ale na lewą będzie ciężko ze skręcaniem. I zobaczymy, czy Lando będzie sobie zjeżdżał po nowe skrzydełko. O kurwa, znaczy kurde, ale nas wywiozło. Tragedia teraz była. Tak, Lando sobie zjeżdża po skrzydło. Czyli teraz wystarczy powstrzymać Daniela Ricciardo. To będzie trochę cięższe, bo on jest lepszym kierowcą niż Norris, ale w trochę słabszej drużynie, patrząc na to. Chociaż Norris z młodym kierowcą, to tam internet się poprawił, tak. Norris jest młodszym kierowcą, więc kariera jeszcze przed nim, ale raczej nie wiążmy z nim jakiegoś tam mistrza świata. Bez przesady. No, come to me, panie Ricciardo. Ja pana mogę zblokować tutaj ładnie. Jakąś bandę pana wrzucić. Najlepiej na tej prostej startowej, bo tam jest najłatwiej. Tylko nie ma jakoś tak dobrze gdzie wpakować bandę. Siemano, siemano wszystkim, kto oglądają. Co śpiewasz, młody? W alfabecie, dobra, o kurde. Dobra, panie Ricciardo. No kurwa, Ricciardo, patałachu! Co on odwalił? Dobra, nie, musimy to przerwać. Do której live nie mam pojęcia. Karo, wyłącz! Kurwa, znaczy kurde. Myślę, jak go tutaj dobrze zblokować. O, teraz było dobrze. Teraz było pięknie. Zblokował przednie koła. Tylko my też mamy uszkodzone skrzydło. On teraz będzie do boksu zjeżdżał, 100%. Zjeżdża, zjeżdża. Elegancko. I kiedy nowe mody? Skąd ja mam, wie, jaka farminga teraz nie gram? Pierre Gasly. On już raczej nas nie dogoni. Tylko mamy teraz też już skrzydełko teraz. 11 okrążeń na to mamy. Żeby się utrzymać na tej 10 pozycji. A może jeszcze ktoś z przodu będzie miał jakiś tam wypadeczek i nigdy nic nie wiadomo. Zawsze można zyskać pozycję. O kurde. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. No wiem, że jest lekko uszkodzony, to wiem. Kwiat, ale kwiat jest raczej z tyłu, tam jest żaden problem. Czekajcie, muszę odpisać na Messengerze.
dobra. Odpisane, można jechać. O, jeszcze 10 okrążeń. Jakieś tam 12-13 minut. Kurde, ząb mnie boli. Znowu. Praktycznie w nocy 3 godziny spałem przez tego zęba. Jeszcze rano do roboty trzeba było jechać, więc oczywiście no, to było masakra. W robocie jak trup dzisiaj. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Masz pozdrowienia od Roberta Kubicy, no ale teraz. Czekaj, nie zjedź do boksu. Gasly is behind you. Our gap behind is 2.5. Teraz będziemy jak prawdziwy Robert Kubica. Wierzcie, że jest trudniej jechać na tym, na tej kamerze. Więc będziemy wracać z powrotem na tą kamerę, na to jest o wiele łatwiej jechać. Na tamtej jadę jak jestem w lepszym teamie. Cały wyścig mogę na niej. O, Gasly nas wygonił, proszę bardzo. To będzie trzeba wpakować chłopa w bandę. Dzięki, spoko, spoko. Wow! Ale drifty były. Damy radę na rozwalonym skrzydle totalnie jechać do mety? Bo teraz już nie mogę cofnąć za bardzo. Kij, może się uda bez skrzydła dojechać. Źle go zblokowałem teraz. Lewa część. Nie, żadnego zjazdu do boksu. Ja nie chciałem do boksu zjeżdżać, co ja zrobiłem? Po co do boksu zjeżdżać i tracić czas? Przecież damy radę dojechać na to skrzydło do mety. Znaczy, no bez skrzydła trochę, ale damy radę. Damy radę, nie z takimi rzeczami się jechało. Do żadnego boksu nie zjeżdżamy. Lecimy na metę. Na 10 pozycji. To on prawie spowodował wypadek, nie my. My tylko się umiejętnie broniliśmy. Hamuj, hamuj, hamuj. Nie, na żadnego boksu. Ugrzałem sobie opony trochę. Spoko. O, Sergio Perez jeszcze tam jedzie. Proszę bardzo, że trzeba się bronić przed nimi. Myślałem, że Kimi jedzie. A mój. O chuj. Dobra, ale teraz już jedziemy totalnie bez skrzydła. Trudno, damy rajdę. W Monaco dałem dojechać 17 okrążeń bez w ogóle skrzydła. Na czerwono wszystko było tam. Totalnie bez skrzydła w Monaco. No, ale tam było łatwiej, bo to jest praktycznie tor uliczny, tam się łatwo broni. Trudno się bardzo wyprzedzał. Jak na Monaco Ngaroringu się ciężko wyprzedza. Zobaczcie teraz, jaki będzie karambol. You've got front wing damage. Recommend you box for a new one. Okay, clear. Dobra, damy radę. Chyba. Najmniej się postaram. Dobra, nie damy rady.
Chyba nie damy rady dojechać. Ten manewr teraz był niepotrzebny z tym drobinacji. Kolender. Będzie mega ciężko to utrzymać. Ale pies. Cześć, to Perez jechał przed nami czy za nami? No wątpię, żeby nas dublował. Blue flag. To kto jedzie za nami, niebieska flaga? A Hamilton. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. No gdzie ty? Bottas wygrywa. Tego nawet nie wiedziałem. Jak niebieska flaga, to musicie przepuścić po prostu. Pozdrawisz, pozdrawiam. Robert Kubica też pozdrawia. Gdzie? Tym się już nie da jechać bez skrzydła bolidem. Kompletnie nie ma skrzydła z przodu. No nie, kurwa, źle to zrobiłem. O, jakaś kolizja. Charles Leclerc. Ale Norrisa już nie mogę też wyprzedzić. Ich musiałem przepuścić, ale o, i DRS mogę sobie otworzyć. Tylko to nic nie da, jak ja jestem bez czuła. Kto tu jeszcze jedzie? Verstappen? To musiałem przepuścić. Nie, coś ty narobił. Gdzie jest Lando? Kurwa! That was far too aggressive. Clean passes only. We don't want a penalty. Nie! Damy radę go zciąć? Dobrze! Jedź! Ale to jest wyścig! Piat, co ty robisz? Kurde, a było tak dobrze. Pozdrowiłem. No nie! Czemu tym gównem nie da się skręcać? Raikkonen jeszcze tutaj! Dobra, kij, musimy to inaczej zrobić. O, teraz idealnie weszliśmy. Ciągle 10. pozycja, Kubica kompletnie bez skrzydła. Robert! Co oni tam robią? Kurde. Ktoś nas wjechał od tyłu i nie było tak kolorowo. Kurwa. A po co mam mówić nikt? Wystarczy, że pozdrowiłem. Teraz są ważniejsze sprawy. Trzeba zatrzymać ten tabon bolidów za sobą. Jeszcze przez 5 okrążeń. Green flag. Kurwa. To nie będzie takie proste. Zobacz, co tam się dzieje. 4 bolidy trzeba powstrzymać.
Kurwa. Kiedy nowy model na grupie VIP? Nie mam pojęcia, bo nie gram w farminga. Kurwa. Kurwa. To nie będzie takie proste. Ale tam części latają. Oby się stawka skruszyła trochę, bo ja nie dam rady na zakrętach. Coś tam jeszcze mają jakieś skrzydła, ale ja już nie mam. No nie pchajcie się tak do przodu. Kurwa. Pozdrawiam. Marynarzem. Kurwa, nie mogliśmy, nie możemy go tak puścić łatwo. Bo on ma całe skrzydło widać i on jest tym napędzony. Musimy tutaj tak zrobić. Tutaj. Będzie takie proste wygrać ten wyścig. Dobra, Kwiat zjeżdża do boksu. Patrzcie, jaki peleton jest z tyłu. Co tu będzie się działo? Raikkonen, Ocon, wszyscy się zjeżdżają. Blokować! Ale karambol. I nie ma safety cara. Kurwa! Jest coraz ciężej. Bo jak przytrzymasz jednego, to drugi ci wjedzie z drugiej strony. No i co on robi, ten debil? Czemu tak wjechał we mnie? Jeszcze kolizja z Ricardo, proszę bardzo. No debil, no debil! No tego się nie da chyba już obronić. Okay, careful with the overtakes. That was very risky. We could have received a penalty. Kurwa. Dobra, da się to zrobić, tylko trzeba szybciej hamować. Po prostu. Kurwa. O, dobra, dobra. Okay, clear. Kurwa, Raikkonen. O. Kurwa, to nie jest... Nie, Holender. Siema, siema. A na razie próbujemy... dać radę bez skrzydła, dojechać do mety. Dobra, to jest mądre, ale... To jest mądre, ale trzeba umieć jeszcze wyhamować naszym bolidem. O, coś takiego. Flag.
Kto wyprzedza? Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. No, gdzie on się pcha, ten idiota? Robert, dokładnie. I banda debili z tyłu, która się pcha na czołówki. Jakim cudem temu skrzydło wytrzymało? Ja nie wiem, oni mają jakieś stalowe te skrzydła chyba. Elo, elo. To, że oni w ogóle skrzydeł już nie powinni mieć. Jak oni to wytrzymują wszyscy? Ostrzeżenie, kolizja z Verstappen. O, jest, udało się! Dobra! Let's go! Let's go, Lando Norris! Kto jedzie za nami? Ricardo się jakoś udało. Zielona flaga, ale tam był karambol. Udało się wszystkich rozwalić. Dobra, lecimy do mety. Będzie ciężko, tylko teraz wystarczy, żeby Ricardo blokować. A mamy skrzydła, może on też jedzie do boksu. Bo my w sumie powinniśmy zjechać do boksu, ale po co? Po co do boksu? Ach, i tam był karambol. Ile kosztuje ta gra? Ja płaciłem za wersję Schumacher 210 zł. No nie, kurwa, on jest cały. Chłopiec calutki ten Ricardo, czyli jednak mu się tam nic nie stało niestety. Czyli będzie trzeba go wjechać, bić jakąś bandę. Ostrzeżenie, kolizja z Ricardo. Póki co on się jakoś nie bierze. Kurwa, źle to zrobiłem. Russell zjał do boksu, czyli jednak coś tam mu się stało. Verstappen jedzie za nami, niebieska flaga. I on... Aha, to nam też się coś stało! Ha! Ależmy teraz to zrobili. Jemu i mi opona poszła. Ale da się to wybronić. Kurwa. Trzeba go złapać za oponę po prostu. I tyle. Kurwa, zaś ten peleton za nami się zrobił. Verstappena tylko przepuścić trzeba. Jaka jest kara za nieprzepuszczenie zawodnika? Dobra, jedź Max. No jedź Verstappen, po tałachu. Kurwa, znowu ten peleton Grożanów, Gaslich, Ricardów i innych takich. Kurwa, się tu bierze za mnie. O, chociaż na nim można się zblokować. Kurwa, kara 3 sekund niestety. Ale tu dobre wejście w zakręt było. Tu trzeba normalnie zwolnić, żeby tu wyrobić w zakręcie. Kurwa, nie ma za bardzo na kim się blokować. No kurwa, jakim cudem on żyje? Dobra, Kwiat wyjechał. Jakim cudem ten człowiek to przetrwał? Jakim cudem ten człowiek przetrwał to uderzenie? Następny Stroll. Aha, Stroll na 7 miejscu jedzie, dobra, nieważne. Ale jakim cudem Ricardo przetrwał to uderzenie? I on jeszcze normalnie wchodzi w zakręty. To jest coś nie tak. Ja go normalnie wpakowałem w samą bandę, aż mi samochód podniosło do góry. A co mu się stało? Nic.
Dobra, zjeżdża do boksu. Całe szczęście. Jednak dało radę, kurwa. Majstersztyk. Nie! Dobrze, Okon! Jedź, stroll. Muszę Russella przed tutaj. Znaczy kwiata. Kurwa, Lenz! Co ty odwalasz? Dobra, 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 tam zarzuciło kwiatem. Coraz mniejsza stawka, Kubica ciągle 10. Raikkonen teraz na celowniku. Raikkonen, kwiat. Dobra, jeszcze 3 okrążenia, chwała Bogu. Może się uda to wytrwać. Będzie bardzo ciężko. Dobra, ślizgają się panowie. Raikkonen, Gasly, kwiat. Dobrze. Kurde, jednak niedobrze. Przecież kwiata tam wpakowałem w ten. Też tam się gdzieś wpakował kwiat. To może Gasly to był? To już nie wiem, szczerze powiedziawszy. O, dobra, nieważne. Oponka poszła. Trzeba zwolnić na tym zakręcie trochę. Dobra, kwiat jest za nami. 4 bolidy jeszcze są tutaj. Jakiego wiatraka? Później ci jeden da. Teraz musimy skończyć ten wyścig. O kurde, dobra. Źle tu pojechałem z niego. Co? Teraz będzie dobrze. Robert Kubica będzie, kurwa, w 10. Mówię wam to, obiecuję. Jak już tyle okrążeń dojechaliśmy bez skrzydła kompletnie, to już nie, no musi się udać teraz. Tym bardziej, że wzięliśmy cały peleto za sobą, a teraz zostało już tylko kilku kierowców. Kurwa, nie żadne 3 sekundy kary. Bez przesady. Nie przesadzajmy. A się tam pchają. Coś zjeżdża? Je, kwiat zjeżdża, chyba po 5. raz do tego pit stop. Grosjean, Perez, Raikkonen. Dawaj Kimi w bandę. Ej, chłopaki, a wy co robicie? Valtteri Bottas wygrywa. Okej, clear. Dobra, to jest już trochę zabawa jest oczywiście, nie? Bo no, takich rzeczy się nie powinno robić, ale po prostu chcę za wszelką cenę dojechać w punktach. Żeby Robert Kubica miał już dobry start na sezon. Po prostu dojechać sobie w punktach. Późniejsze hamowanie, jesteśmy w domu. Kurwa, tylko nas wypchnął, śmieć. Inaczej musimy to rozegrać. Będzie FS dziś? Nie. Karoli, odejdź! Karol, odejdź stąd! Dobra, Lenz Stroll się rozkraczył. Został nam tylko Raikkonen i... Grosjean. Ale żebym to super zrobił. Dużo nie zostało, 2 okrążenia. To i jeszcze jedno. To się przeciąga w ten sposób, że po prostu musimy robić tak, niestety, to wszystko, że niestety ich blokujemy i to w ogóle takie dziwne rzeczy się dzieją. Nie. Huh.
gap behind us is 1.6 seconds. Kurwa, źle to zrobiłem. Znowu. Ale już dużo nie zostało, coraz bliżej wygrane jesteśmy. Znaczy wygrane. Tego top 10. Ale się pies pcha tutaj. Widać, że mu skrzydło nie odpadło. Dobra, teraz mu już odpadło. Kurwa. No pies, ale to jest... Czemu to są takie psy? Jak on to robi? Dobra, udało się. Kurwa, jedź! Jedź! Jest! 10. miejsce! A nie mówili mi, że jest ostatnie miejsce tego okrążenia wyścigu. Udało się, Robert Kubica zdobywa jeden punkt. Wygrał Valtteri Bottas. Dwa Mercedesy, dublet i Ferrari na miejscu trzecim. Proszę bardzo, Charles Leclerc czy może Sebastian Vettel? Vettel. A nie, na czwartym Vettel, czyli na trzecim Leclerc. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly Karol, tu zejdź na dół. Let's see what effect. Mamy to, 10. miejsce, jeden punkt. After today's performance, Valtteri Bottas secures the championship lead. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? That's got to be the flying fin. Wait, how many flying fins have we had now? Anyway, I'm talking about Bottas this time. Just great raw speed and a good job in traffic as well. Let's move on. Dobra, udało nam się skończyć ten wyścig. Bardzo mi się podobał ten wyścig, a to co nie sądzisz? Dobra. You scraped the walls a few times. Were you struggling for grip? Dobra, koniec tych tutaj rozmów. Pani władzo. Pani władzo. Co władzo? Pani władzo. Boże, Robert. ...2080 punktów mamy, to trzeba wykorzystać. No Karol, co ty robisz? No, co ty robisz na tym... Karol! Dobra, opracujmy sobie to. I co jeszcze możemy tu opracować? Co się stało?
No co się stało? Mój daddy nie. No co się stało? Wiatrak sobie zażyczył, proszę bardzo. Dobra, co my tu jeszcze możemy ulepszyć? 710 punktów. Zalecane ulepszenie. Wytrzymałeś 3 biegów, dobra. 210, to już nic ciekawego. $300,000. Wartość rynkowa 210 000. Siemano. Dobra, przejdźmy z tego weekendu, ale raczej dzisiaj już nie będziemy grali. Raczej sobie już streama zakończę. No, ładuj się gierka, ładuj się. Practice sessions are vital for the continuing development of the car. But if you need to, you can choose to simulate the session instead. It won't be as effective as having you behind the wheel directly, but it's better than missing the session entirely. Okay. To będziemy sobie kończyć na dzisiaj. Grunt, że udało się jeden punkt dowieść. Elegancko, w jakich warunkach tam nic nie wiadomo. Dobra. Dzięki, że wpadliście na streama. Prawdopodobnie jutro chyba live będzie z farminga, żeby tam więcej osób nabić ewentualnie. Więc dobra, będziemy sobie kończyć. Do następnego. A nie, jeszcze czekajcie, muszę to wyłączyć.